Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w dodatek DLC do trójki, chciałem powiedzieć czwórki, Assassin's Creed Freedom Cry, ale powinniśmy iść tędy, tak, tą stroną, dobrze idę? Chyba tak, nie? Dobra, chyba dobrze idę. Nic nie robiłem, słuchajcie, poza nagraniem, absolutnie. Przełamanie, czyli spacją. O ty, ty, frajerze jeden. Sześciu ma, mamy mieć 20, żeby zwerbować. No, tutaj go, obroniłem go. A, dobra, to nie mogę. Wyzwolić trzeba, dobra, poczekajcie, bo on mi tutaj biegnie za nim. Ja też bym chciał. Mamy go. Wyzwolony niewolnik. Wiecie co? A tutaj mam. Aha, to już było. Dobra, to już było. No to teraz tak. A jak to zrobić? Jezu, jak on długo kroi, nie? Ładnie. A jeszcze coś tu można zrobić? Można ich uwolnić? Wyzwól. Proszę. No, trochę ich mamy. Jakaś nowa ikonka się tu pojawiła, ale ja muszę iść tak naprawdę to gdzieś tu. Nie wiem gdzie dokładnie. Gdzieś skrzynka jakaś błyszczy. Dobra, co na górę mam iść? No jesteś, dobra, cześć. Something that may interest you. A sheep. Come back when you have freed and recruited enough men to crew it. Okay. Czy jeszcze takich 11, tak? Tamci są podejrzliwi, widzę. To co to jest tu tutaj? O tam. Wypadł. O ten tutaj. Ten co tutaj jest? Co on robi? Aha, wyzwolić mogę go po prostu. Okej. A tutaj? Chłopaki. Już?
A, bo tu jest jeszcze gdzieś. Dobra, idą chłopaki. No nie mogę ich wyzwolić, w sensie coś tu jest nie tak. Aha, bo może chodzi o tego tutaj. O, może tego chodzi. Dobra, dobra, teraz chyba. No. Proszę bardzo. Mamy to. Ile mam? 13. To chodźcie, jeszcze tu połazimy. Jest gdzieś jakaś skrzynia. O. Wpadłem jak śliwka. Tu jest jakiś coś gdzieś. O, tu. On ma klucz, nie? Dobra, mam kluczyk. Chyba. Nie, nie mam klucza. Tutaj ktoś też jest. Powinienem być cichutko, ja wiem, ale jakoś tak lubię też tak powalczyć. Nie, no tutaj ta część to jest taka fajna, jeżeli chodzi o te walki. Strasznie mi się to podoba. Dobra. Proszę cię bardzo. Nie ma problemu. Tu musi być gdzieś jeszcze jakaś skrzynia. A tu na górze, okej. Okay. Pogoda się zrobiła ładna. No, jeszcze takich 5, słuchajcie, i będzie dobrze. To chodźcie, może tu coś będzie fajnego. O, tu? Co tu mamy? Aha, tak chcesz? O ty, ty frajerze. No właśnie, fajnie, że tak można. Pięknie. Dobra, co? Dobra, dawaj kluczyk. Nie bądź żyła. Tu chłopaki. Proszę bardzo. Okej. Okay. I tutaj coś mamy też, tak? Aha, tutaj chyba mogę otworzyć. Już. Bo mam klucz, nie? Jeszcze? No dobra, jeszcze. To kto? A gdzie on chce być? Nie wiem, gdzie mam go zanieść. Tam gdzieś? Okej. Boże, palma mnie. Wow, pięknie. Co jeszcze, ktoś coś? Tego nie wiem, kolesia, słuchajcie, gdzie ja mam
You've endured enough. Pięknie. Dobra. A tego... Gdzie ja mam go zanieść? Odnieś rannego niewolnika w bezpieczne miejsce. Co tam? To jest bezpieczne miejsce? Tak, dobra. Tu? Cześć. Proszę bardzo. You were sent by the Bondiye. You too must help your brothers and sisters. Dobra, jeszcze tutaj dodatkowo jakiś wyzwoliliśmy. To chyba mam już trochę więcej. Dobra, możemy iść się spróbować zrobić tutaj tą misję główną. A to co tu tutaj jest? Mogę kupić. No, no tak. Pięknie. Jeszcze ktoś coś ma do powiedzenia? A tu gdzieś jest skrzynia, ale co, ona jest jakaś taka strzeżona bardzo? Poczekajcie. Sobie tylko tutaj sprawdzę, co to w ogóle, o co tu chodzi. Cześć. Bo ja potrzebuję tę skrzynię, wiesz, mój drogi kolego? Pięknie. No i dobra, tyle. O Jezu. Gdzie ty jesteś? No to chodź tutaj, ja cię obronię cię tylko. No, masz niewolnika jednego. Jeszcze dodatkowo. Dobra, chodźcie do tej tutaj misji głównej. Mamy chyba już na tyle ludzików, że można coś tutaj porobić. Cześć. Every day, more slaves arrive. Human cargo makes for lucrative trade. I once hoped men of education could be made to see the cost. The profit makes them ignorant. With the right vessel, you could intercept the slave ships before they arrive. Or you would be free to leave. You have already paid more than your share to the Mawon of Saint-Domingue, and I am no master. I cannot choose for you. This brigantine could meet your needs if you could relieve it of its crew. Bastienne has volunteered her woman to draw the men away. Or you could set this tower alight to distract them. Excellent options, all of them. What's this? Firecrackers. Some of your recruits salvaged them. It's only right that you should use them. Excellent. Once you send me a signal, I will send our men to join you. O. Tak zrobimy. Dobra. Pewnie strzeżone w szlak. Ale dobra, nieważne. Petardy. Do odpalenia petardy przyciągną wszystkich okolicznych strażników w swoją stronę. Używaj ich, aby wywołać dywersję i odciągnąć wrogów od konkretnych miejsc. Dobrze. Skorzystaj, aby wybrać petardę, następnie naciśnij F, aby ją odpalić. Gdzie jest petarda? A teraz.
No i? Odwróć uwagę. Tak też zrobiłem. Coś jeszcze tutaj mogę ciekawego zrobić, ale... Trzeba jakoś się tam dostać. Leje jak z cebra, nie? A może nas przynajmniej nikt nie będzie widział. Cichutko, cichutko, chłopaszki. Tu nic się nie dzieje. Tutaj jest jeszcze ktoś. Dobra, chłopak jest. Da, już mnie tam jeden zauważył. To nieważne. Widzieli mnie? O ty, co zbolała. Słuchajcie, a to, co to jest? Mogę to odpalić? Podnieś beczkę, podpal, przytrzymaj. A mogę E. A jak to? Ja to chcę zrobić. Podpal, przytrzymaj. Ale które mam przytrzymać? O Jezus, nie to. Chyba nieważne, spieprzam z tym, bo chyba przyciągnąłem ludzików. Tam są chłopaki. Dobra. Nie wiem, jak tą beczkę chciałbym, wiecie, jakoś, ale jakoś nie potrafię tego zrobić. Gdzie? Okej. Tam mnie widzi. Zobaczył mnie. Okej, tu jest ich dwóch. Tylko, że oni są, kurde, pod daszkiem. Ranca zbolałe. Czekajcie, bo tam mnie też widzi. Jezu. A, zrobimy coś takiego. Nie? Tylko właśnie fajnie by było tę beczkę zrobić tak, jak oni tu chcą. Gdzie on jest? A co to za kwiatuszki? A tu laleczki są fajne. Cześć. Ubitki, a mogłybyście na przykład... Uwaga, jakoś... Dużo ich tutaj, nie? Kurde, spieprzyłem to. A i to bardzo. Przez tego się nie mogę przebić. Dobrze. Pięknie. Dobra.
Czyli mogłem te dziewczyny użyć, ale jakoś tak zrobiłem to jak ciućma. Jak zrobić, żeby umieścić właśnie... Aha, tam, dobra, pod tą wieżą. Ale to w sumie można by było... Chciałbym właśnie, wiecie, rozpieprzyć to. Że oni tutaj są jeszcze. Tutaj są. No, one mi pomagają. Przez chwilę. Nie mogę się przebić przez niego. No co za Franca zbolała. Strasznie długo to trwa. Gdzie to jest to moje to? Dawaj mi to. Podnieś tę beczkę, no. No, no. Ja muszę go wykończyć, słuchajcie, bo on mnie wkurza. Wypadł. Dobra, i teraz tak. Umieść beczkę pod wieżą, no dobra. A powiedzcie mi, a jak ja mam to teraz rozdupcyć? Po prostu na przykład... O tym? No nie wiem, gdzie ta beczka jest tu? No Jezus, a jak to mam wysadzić to coś? Tu jest beczka. Drap się na maszt. Wit! I co? A, super. Chłopaki poszli tam. To ja muszę się drapać gdzieś. Jezus, to tu się zadziało teraz. Dobra, nieważne. Teraz mam się drapać na maszt, ale to jest jakoś konkretnie coś? Nie, po prostu płyniemy. A gdzie jest ten maszt? Gdzieś tutaj? Aha, tu. A trochę tutaj kolesi jednak zostało, więc nie jest też tak hop siup. Jeden z drugim został. Będzie trzeba ich tutaj troszeczkę ukończyć. Aha, mogę tutaj szybciutko sobie drapać się. Jezus, co robisz? Jak to się robi? O Jezu, no naprawdę. Ja mi się wydaje, że tutaj można zrobić coś takiego, wiecie, szybko, szybko coś. Tylko nie wiem jak. Wchodzę. A, właśnie. No, coś takiego chcę. Awektual. Co ty zrobiłeś teraz, powiedz ty mi, mój drogi kolego? Nie wiem, słuchajcie, jak ja to ugryzłem. Robić coś takiego? Tak o? Aha, dobra. No dobra, niech będzie. No dlaczego mi skaczesz? Ja pierdziele, nie wytrzymam. Po pierwsze jest tak pogoda... Zrąbana, że nic nie widzę. No dobra. To może zróbmy tak, że na ten maszt wejdę, co? Tutaj mogę wejść na ten maszt? No, dobra. Bo on mnie wkurzał. Ale teraz tak, wejdź tak, żebym... O, właśnie, żeby mi tutaj nie robić maniany jakiejś. Nie. Tak się bawić nie będziemy. Ale czekajcie, no. A stań się anonimowy, dobra. Ty frajerzyno jeden. Ja pierdzielę, ja będę teraz...
to me! Tu n'échapperas pas à ton sort! A słuchajcie, a są na przykład jeszcze te? Jakieś lekarstwa? Wszystko fajnie, a jak się bierze leki? Zyzy mu zrobię. Niech ma zyzy. Zrobię mu zyzy. Zabór tego. Dobra. Pływamy z tej wyspy, ale... Ociągnij czterech strażników za pomocą petard i ociągnij strażników pożytając pomocy dziewczyn. No prawie by mi się udały te dziewczyny, ale dobra, niech będzie. Bo z petardami to tylko raz mi wyszło. Czy tutaj jest jakieś zlokalizowany statek niewolników wyzwól, stół niewolników znajdujący się na pokładzie. Okej. Okay. Wyzwól transport niewolników, wyzwolenie niewolnicy. Tu coś mogę złowić. Dobra, metal. How did you come by your knowledge of the sea, Ade? It was my first true home. Buccaneers offered me my first glimpse of freedom and I took it. Szlak by trafił, chodź na to. Zaraz w skały jedno. Słuchajcie, coś czuję, że zaraz w skały walnę i to tak nieźle. A to mocne statki są. My też dostaliśmy. O Jezu. Aha, bo ja jestem w krzakach. W skałach znaczy się. Cofnij się. No. Dobra, bo ja muszę z tych skał, słuchajcie, się uwolnić. Jeszcze raz. Mogę ten? Mogę już wejść na to? Nie możesz puścić koła sterów podczas... Dobrze. Już też ledwo zipię, ale dobra. Chodź na to. Jeden z drugim. Małki Wonderland. A mógłbym na przykład... Jak się używa tego czegoś? Nie.
bez broni. No patrzcie, nie mogę. Wiecie, co bym chciał? Dobra, nieważne. O, tak, 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 tak. Właśnie tak chciałbym. Ty frajerzyno jeden. Ale czekajcie, bo ja nie mam broni. Jak ja to zrobiłem? Tak świetnie to wychodzi. Dobra, tutaj chłopaki wszyscy. Ta, a nie, ty jesteś jeszcze. O pierdziele. Poszło. O tak, pięknie. A ci się poddali. A ile mamy niewolników? Co mamy w statku? Co mam zrobić z tym statkiem? Napraw, eksperto, kreto, kreto. Mogę naprawić, co tam. Zawsze to będziemy mieć. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy jaki czwart. Dobra, ale powiem wam, że to jeszcze nie wszystko. Teraz tam, tak? Jak to zrobić, słuchajcie, żeby to miało ręce nogi? Znaczy idę tam, gdzie jestem wykrzyknik, dobra? Bo chyba tak mam to zrobić, tak? Czy nie? Jezu, między tymi skałami. Ale to piękne te morze. Czy to ocean? Aj, płynę, płynę tutaj, la la la. Się okaże, że ja na ten wykrzyknik nie mogę, bo muszę tych niewolników tutaj uwolnić. To taka do dupy robota. Tu jest ta wyspa, to miasto, które... Tak, które tutaj... Nie, właśnie... Odrzuć, właśnie o to chodzi, że ja to źle zrobiłem, dobra. Czyli to nie jest ta miejscóweczka. Dobra. No to płyniemy. Chyba trzeba wyzwolić ich jeszcze. No, dawać tu. Co my tu mamy jeszcze? Chciałbym jeszcze to zrobić w dzisiejszym odcinku. Jaki stateczek się pokazuje. Dużo znaków zapytania. Podejrzewam, że to są jakieś rzeczy fajne. Pokaż ich imienia. No niby na tej mapie. A tu, że to są te wysepki, te. Okej. Okay. Nieodkryte lokacje. No dobra. To fajne rzeczy. Ale tutaj jest ten statek. Co to za statek? Jakiś taki mi trzema coś. Będzie trudno, czy jak? Katar mam? Czy coś to się dzieje ze mną? Gdzieś tam na wprost jest. Nie widzę tego. Widzę tylko same skały. Chyba, że to jest po prostu swego rodzaju jakaś wyspa? Chyba nie. Jakieś miasto? No nie, tu jest ok. Tu coś po drodze mogę zdobyć. Ale dobra, walić to. No jest parę rzeczy. A poczekajcie, chciałbym coś zobaczyć jeszcze. Że niby to? Warany boskie. Wilkton. No. A tu są te statki.
Płyniemy do tej wyspy? Znaczy do tego miasta? No bo co będziemy? Jak coś po drodze będzie, to się zawalczy, no co? Chyba, że sobie coś po drodze weźmiemy, na przykład, nie wiem, tu coś jest, co to jest? O Jezu, a kto to... Ty widzieliście? Ktoś mi wyskoczył za burtę. A co to w ogóle jest? Aha, a to jest jakieś miasto, czy to jest to takie do rozpieprzenia? No, zobaczymy, słuchajcie, zaraz zobaczymy, co to jest. No. Mogę tu wejść, wyskoczyć? Przejmister. Dobra, a możecie na chwilę ten? Ja sobie tylko zobaczę, co to jest. Overboard. Chcemy zobaczyć? Wygląda na taką jakąś opuszczoną wyspę. Ale nie widzę jej nic na mapie. Pytanie, czy ja mogę tu wejść? Chyba tak, co? No to dobra, zanim tych niewolników zrobimy, to jeszcze bym chciał zobaczyć tę wyspę. Tu. Tu są jakieś fajne rzeczy. Skrzynie 3. Fort Lulu. Mogę tu wejść? A co ty? Zapomnij. Też nie. Fort Lulu. No wiecie co? A Fort Lulu mi jakoś tutaj da wejść, czy co? No wiecie co? No ni hu hu. Może tu? Może po tym bluszczu? Też nie, ale jaja. A tu? Absolutnie nie ma takiej opcji. Może słuchajcie, może to jest tak, że nie z tej strony. Nie? Dobra, na razie to zostawię. Na razie to zostawię, a tutaj gdzieś tu widziałem jakiś fajny stateczek. O jest. No prawie. Co za frajerzyny. No nie mogę ich strzaskać. Serio? No nareszcie. Wiecie, nie wiem, czy dam radę, bo ja słabiutki jestem. I tu niewiele zostało życia. Chyba nic z tego nie będzie, słuchajcie. Za mocni są. No. A się rzucił? Tak bym chciał uwolnić ich wszystkich. No dobra. A jeszcze widziałem tam rybkę jakąś pokazała się, to też ciekawe. Bo już nie pamiętam jak to było z tymi rybami. Dobra, tu coś jest. Co tu jest? Czekajcie, może tutaj coś... Dobra, nieważne. Ojeju, ojeju. Słuchajcie, a co tutaj takiego fajnego? Może coś fajnego to jest? Nie wiem, co to jest. Puść się. Puść się, chłopie. To jest jakiś rodzaj jakiś wysep, czy co to jest? Fajne tu są jakieś... Fajne tu rzeczy są? Miałeś wskoczyć tak fajnie, nie wyszło mi. Zobaczymy, co tu? Ja wiem, że ja powinienem sobie, wiecie, tutaj poza nagraniem tak łazić. No ale co pomyślałem sobie, a co? Co to za wysepki tutaj, takie fajne.
Skrzynie i sekrety. Sekret jeden, skrzynie jedna. Mogę tu zapolować też na zwierzątka, widzę. Oj, a tutaj co? Coś tu się nieźle zadziało. Interakcja. Zdobyto nową broń. Aha. I co, tylko tyle? Dobra. Szybkiej podróży niestety nie ma na statek. A gdzieś tu musi być jeszcze skrzynia, no bo w końcu to pokazali, tak? No to chyba to, chyba tak. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. No nic, ja muszę jakoś po prostu jeszcze uwolnić tu paru niewolników, tylko nie wiem, czy to jest sensu w ogóle atakować właśnie tutaj tych, te statki, bo ja jestem słabiutki, nie dam rady, tak. No nic, zobaczymy. Po co ty mi włazisz? Po co ty tu włazisz? Nie prosiłem cię o to. A bo oni tutaj sobie walczą. O Jezu, ale przywaliłem. Gdzieś tam jeszcze se popłynę, no co będę tak. Aha, to to, czy jednak to była szybka podróż. No dobra. Pokaż mi to. No bo ja chcę. Aha, jesteśmy. Sekrety i skrzynie. No to nie jest ta nasza taka. No pewnie, że tak. To jest chyba to takie, co my tutaj. Ta nasza baza śmieszna. Co, tutaj dziś jest skrzynia, tak? Mhm. Tak, tak, to jest ta nasza miejscówka. A co ty masz co ciekawego? Maczety ma jakieś... zardzewiałą i tą, co ja chyba mam, tak? Żelazną. Cholera wie. Tu są te sakiewki. Sakiewka, bomby dymne, petardy. Okej, strzałki. Sprzedaj ładunek. Cukier rum. Aha, tu mogę posprzedawać jeszcze parę rzeczy. Na razie nie. No dobra. Słuchajcie, dziś tu jest skrzynia. Ja może gdzieś tutaj ją znajdę, ale to chyba poza nagraniem, bo no będę tutaj się z wami żegnać, bo mi się i tak, tak odcinek przedłużył. Zresztą to będą takie troszkę dłuższe, bo ja tutaj muszę połazić, wiecie. Miło mi się gra, naprawdę. Bardzo fajnie, że mogę tutaj powrócić do tych klimatów, bo to jest fajny asasyn w sumie. Mogę tak powiedzieć. Nie wiem, gdzie mam szukać tej skrzyni, skoro oni tutaj gdzieś ją schowali. To ona może być wszędzie. Gdzieś tu po kątach, co? Czy nie? Na górze, na dole? Ja wiem. Tam może na przykład być... Czy ona się pojawi w pewnym momencie? No tutaj biegłem za nimi. No to ja wiem, gdzie ja jestem. Obkasz do góry? To obkaj. No, znowu tu jestem. No, ja nie wiem, gdzie tu można jej szukać. Tam nie sądzę, żeby była, co? Zresztą nawet jeżeli była, to by się ona zaraz tutaj chyba gdzieś pokazała, prawda? Czy nie? Jak myślicie? No bo co? Tędy biegliśmy już raz. Aha, i tutaj jestem, gdzie byłem przed chwilą. Dobra. Chyba, że tam gdzieś. Skrzyneczko. No dawaj, to chodź na to. Się uparłem. Jest! Dobra, chodźcie, weźmiemy ją jeszcze. Jeszcze na... Pięknie. Dobra, w kryjówce wszystko. Dziękuję wam za dzisiaj. Zapraszam na następny odcinek.
weźmiemy, wyzwolimy niewolników, no bo tutaj widzę, że to trzeba zrobić, więc nie ma sensu tutaj nic innego wymyślać. Musimy zrobić tutaj wyzwolić transport niewolników i zwolenie niewolników. Nie wiem, czy to jakieś ma tam znaczenie. Dobra, w każdym razie dziękuję wam za dzisiaj i do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.